Wojny, kryzysy społeczne i katastrofy naturalne to rzeczywistość, której czoła są w stanie stawić prawdziwi prepersi, czyli ludzie gotowi do walki o przetrwanie w świecie, który może ogarnąć chaos. Nazywam się Andrzej Meller, jestem reporterem i podróżnikiem. Pracowałem jako korespondent wojenny na Kaukazie, w Afganistanie, na Sri Lance oraz w Libii. I pewnie dlatego temat preparingu wydał mi się wyjątkowo bliski i interesujący. W dzisiejszym odcinku niektóre dramatyczne sytuacje zostaną przez nas zainscenizowane. Prawdziwi jednak będą prepersi Kasia, Marcin i Andrzej, specjaliści od ucieczki z miasta. Pokażemy Warszawę, która opanowana przez epidemię niezwykle groźnej choroby popada w chaos. A z każdą godziną sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Zadaniem naszych bohaterów będzie jak najszybsze ewakuowanie się z opanowanej wirusem Warszawy. To nie tylko ćwiczenie wyobraźni, ale sytuacja, która może wydarzyć się naprawdę. Cześć, witajcie. Cześć. 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 Posłuchajcie, czy mamy gotowe miejsce ewakuacji? Uciekamy pod Warszawę. Pytanie tylko, czy wszyscy wiedzą, co mają ze sobą zabrać? Zabieram na pewno linę, dziesiątkę, plus każda apteczka podstawowa. Z racji tego, że jestem medykiem, to ja zabezpieczę wszelkiego rodzaju medykamenty. Jeżeli będzie taka potrzeba, okazałoby się, że objawy choroby wystąpiły u kogokolwiek z nas, no to niestety będzie musiał być poddany kwarantannie, my musimy się ewakuować i wtedy dobrze byłoby jakąś aptekę odwiedzić w nocy i wziąć antybiotyki. Plus każdy apteczkę. Tak? Tak, no tak, włamać się i określą, bo wiadomo, że cały kwartał będzie wycięty, więc tam nikogo nie będzie. Dobra, to teraz pytanie, gdzie się spotykamy i którędy idziemy? Jak mamy iść na południe, to musimy ominąć całą tę południową obwodnicę Warszawy, bo tutaj na każdym z tych wiaduktów, na każdym z tych tuneli może stać jakaś banda, która będzie chciała nas pozbawić sprzętu. Każdy z nas jedzie do domu teraz i będziemy tam się ewakuować oddzielnie. I jak się będziemy komunikować? W optymistycznych warunkach mamy się spotkać w jednym miejscu pod mostem gdańskim i stamtąd ruszamy. Gdyby się to nie udało, będziemy do siebie dzwonić. Zakładam, że wszyscy mają naładowane telefony komórkowe, to jest oczywiste. Dopóki będzie sieć. Będzie sieć, co potem? Jeśli by się okazało, że sieć przestanie działać, no to zakładamy, że zaraz każdy będzie wiedział, którędy idziemy i dokąd i będziemy potem po prostu na siebie co jakiś czas czekać. Wiemy, co mamy robić? Tak. To szkoda czasu. Zbieramy mapy, żeby nas nie zlokalizowali. Kasia, Marcin i Andrzej będą ewakuować się na motocyklu, samochodem i pieszo. Krzysztof będzie czekał na nich w docelowym miejscu. Wybór środka transportu jest niezwykle ważny, zwłaszcza w mieście opanowanym przez chaos. Należy bowiem spodziewać się olbrzymich korków, zamkniętych stacji benzynowych i dróg wylotowych, niedziałającej komunikacji miejskiej, a nawet próby zawłaszczenia środków transportu. Najlepiej zatem być gotowym na ucieczkę na kilka różnych sposobów. Trzeba także pamiętać, że na co dzień bezpieczne miasto w chwili zagrożenia staje się nieprzewidywalne. Miasto się może wydawać miejscem dosyć bezpiecznym, dlatego że zawsze jest prawie w nim prąd, woda. Jeśli nie, to służby w jakiś sposób pomagają ludziom sobie z takimi sytuacjami radzić. Ale w razie większego kryzysu, na przykład z braku żywności w sklepach trwającego nawet kilka dni, można spodziewać się zamieszek, można spodziewać się plądrowania sklepów, można spodziewać się plądrowania mieszkań. Dlatego mogą zdarzyć się sytuacje, w których bezpieczniej będzie z tego miasta się zabrać i uciec gdzieś, gdzie łatwiej o żywność, o wodę, o opał, o schronienie. Choćby w sytuacji jakiejś epidemii, nawet sama duża odległość od innych ludzi sprawia, że jesteśmy trochę bezpieczniejsi, trochę mniej narażeni na to, że się czymś zarazimy. W plecaku ucieczkowym, niewielkich rozmiarów, gdzie mamy jakieś podstawowe rzeczy swoje. To jest zawsze właśnie jakiś nóż, śpiwór, jakaś kuchenka gazowa, jakieś podstawowe jedzenie, zazwyczaj liofilizaty albo jakieś racje żywnościowe, wojskowe, bo się łatwo i szybko przygotowuje. W moim plecaku zawsze jest bukłak na wodę, koniecznie drugie skarpety. Może nie być drugich butów. Jeśli przemokną, można zawsze założyć, nie wiem, worki foliowe na nogi. Jest dużo opcji. Natomiast muszą być koniecznie drugie skarpety, żeby można było spokojnie maszerować, jeśli jest taka potrzeba.
Kasia ma jeszcze wystarczająco dużo czasu, by w trakcie ucieczki zabrać ze sobą rzeczy, które ukryła poza mieszkaniem. Wielu prepersów ma takie kryjówki, w których trzymają m.in. białą broń, benzynę czy żywność. Dla udanej ewakuacji z miasta konieczne są trzy elementy. Dobra kondycja fizyczna, znajomość swojej miejscowości i zawczasu przygotowany plan. To podnosi szanse na udaną ucieczkę aż do 75%. Należy mieć przygotowanych kilka alternatywnych tras. Oczywiście najkrótszą, ale też taką, która ominie wielkie osiedla i skupiska ludzkie. Na przykład hipermarkety. To areny potencjalnych zamieszek i napadów. Unikanie miejsc, w których są ludzie, zwłaszcza przy zagrożeniu epidemią, jest kluczowe. Założenie jest takie, że idziemy w taki sposób, żebyśmy nikogo nie spotkali na drodze, bo to może być osoba, która będzie chciała zatrzymać nas. Co robimy, jeżeli się spotkamy? To będziemy musieli zobaczyć, jakie ta osoba ma intencje i albo uciekać szybko, albo bardzo szybko. Mhm. Wydaje mi się, że to jest jedyne wyjście w takiej sytuacji. Podczas ewakuacji warto również pamiętać o odpowiednim ubiorze. Ubrania powinny być przede wszystkim ciepłe i wygodne, nie krępujące ruchów. Ważne również, by nie były to ubrania, które przyciągają uwagę innych osób. Należy unikać intensywnych kolorów, ale także kolorów maskujących, na przykład moro. Osoby w takich ubraniach w sytuacji zagrożenia będą na siebie zwracać uwagę. Kasia wiedzę preperską zdobywa od wielu lat. Jest pasjonatką survivalu i wspinaczek górskich. Na co dzień pracuje na wysokości. Umiejętności, które ma, są wyjątkowe i może się nimi pochwalić zaledwie kilku prepersów. Każdy z nich jednak stara się utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Ewakuacja to często konieczność przejścia kilkudziesięciu kilometrów, przeprawy przez rzekę czy wspinaczki. Świadomość swoich możliwości fizycznych jest wyjątkowo ważna w sytuacji, gdy ewakuujemy się w grupie. Grupa powinna wiedzieć, który z jej członków może potrzebować pomocy, czy spowalniać ucieczkę. Takimi sytuacjami kryzysowymi, w których sprawdziłam swoje umiejętności, to była akcja górska na Kazbeku na Kaukazie. No, ratowaliśmy tam trójkę Polaków, która była w opałach, nie mogła zejść na dół. Głównie przez tak naprawdę warunki pogodowe. Był to też wyjazd na Filipiny, gdzie na ponad pół roku pojechałam tak naprawdę pomagać po super tajfunie Haiyan, który tam uderzył. Tak naprawdę to otwiera oczy. To zmienia troszeczkę perspektywę. Człowiek widzi, co się dzieje w miejscu, gdzie tak naprawdę nic już nie ma. Wszystko zostało wymiecione. Ludzie nie tylko nie mają skąd wziąć pieniędzy, ale nie mają też skąd wziąć jedzenia. W takich sytuacjach tak naprawdę, jeśli się nie przygotowaliśmy wcześniej, to już nie kupimy nic w sklepie, nie doszpejujemy się, nie zrobimy nic. Nie mamy planu, nie mamy wiedzy. Więc warto o to zadbać wcześniej, żeby nie zostać na niczym po prostu. Podczas ewakuacji liczy się każda minuta. Dlatego ważny jest precyzyjny plan. Uciekając w grupie, należy wyznaczyć kilka miejsc spotkań dla tych, którzy zgubią się lub nie nadążają za resztą. Godzina spotkania naszych bohaterów w umówionym miejscu jest coraz bliżej. Krzysiu, Marcin z tej strony. Jestem pod mostem gdańskim. Minęły 3 godziny, nie ma ich. Słuchaj, ja dalej nie czekam. Spotykamy się w drugim miejscu. Ja uciekam na własną rękę. No, na razie. W sytuacji, gdy dochodzi do rozpadu grupy, warto zostawić informacje osobom, z którymi nie udało się spotkać. Wcześniej opracowany system komunikowania jest tu bardzo pomocny. Mogą to być ukryte kartki z informacjami, kierunkowskazy czy kamienie jako ślady wskazujące, że inna osoba była na miejscu już wcześniej.
Ważne, by były dyskretne i nie zdradzały planu grupy. Generalnie wiem, że zagrożenie istnieje. Z każdej strony, czy to epidemii, czy też agresji obcego państwa, czy też jakichś ruchów wewnętrznych w państwie. Dlatego staram się być przygotowany na każdą okoliczność. Moje przygotowanie polega na tym, że mam odpowiedni sprzęt przygotowany, ale też umiejętności, które nabywam poprzez byłą swoją pracę, a także poprzez szkolenia, kursy, które pokazują nam, jak zachować się, gdy dochodzi do sytuacji podbramkowych, skąd czerpać sprzęt, ale też dobrze jest przygotować się wcześniej, dlatego że sytuacja taka może nas zaskoczyć, gdy jesteśmy w pracy, w domu. Powinniśmy mieć ze sobą na przykład plecak ucieczkowy, który jest mobilny, wrzucamy go do samochodu czy też na plecy i przemieszczamy się. Jeśli w mieście skali Warszawy jest kilkanaście samochodów do rozwożenia wody, które musiałyby zaopatrzyć 1,5-milionowe miasto, gdyby tej wody zabrakło w kranach, to mamy tak naprawdę gotową małą apokalipsę. Jakieś biegunki, dezynterie i inne tego typu historie. Na takie sytuacje dobrze być przygotowanym, mając w domu jakiś zapas wody, ale też właśnie, może nawet ewakuując się, czy przygotowując się do ewakuacji do miejsca, gdzie mamy własne ujęcie wody. O to w mieście jest bardzo trudno. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czego obawiam się najbardziej, to obawiam się tego, co stanie się z ludźmi, którzy mieszkają wokół mnie, kiedy zabraknie prądu w gniazdku, kiedy przestanie działać telefonia komórkowa i kiedy nie będzie można kupić w sklepie żywności. Dobrze pozwala sobie wyobrazić to, te sceny, które będą wtedy miały miejsce, jak obejrzymy, co dzieje się na przecenach, kiedy ludzie niemalże zabijają się w dyskontach po to, żeby oszczędzić kilka złotych na kilogramie karpia. Pytanie, co stanie się, kiedy ci ludzie będą głodni i będą musieli zdobyć żywność, żeby wyżywić nie tylko siebie, ale także swoje dzieci. Gośmi, cześć. O, hej. Jesteśmy 17 minut spóźnieni. No wiem właśnie. Gdzie jest Marcin? Nie ma go, nie wiem, nie zostawię żadnych śladów. Ja w ogóle nie mam motocykla, nie mogłam zatankować, skończyło mi się paliwo. Więc i tak nieźle dotarłam, no lecimy. Kasia, za 30 minut zamykają rogatki miasta. Musicie zdążyć do tego czasu. Co ty robisz? Jestem sam, proszę mnie zabrać. A co tu robisz? Gdzie są rodzice? Proszę mnie zabrać. Gdzie są rodzice? Nie wiem. Pokaż oczy. Odsuń się. Rękawy podwiń. Pokaż ręce. Bliżej podejdź. Podejdź tu bliżej. Dobra. Chodź, ściągaj plecak. Ściągaj szybko. Siadaj z przodu. Nie wiesz, co się dzieje w całym mieście? Nie. Gdy do grupy będzie chciał dołączyć ktoś obcy, będziemy musieli się nad tym poważnie zastanowić, bo taka osoba może stanowić istotny atut w późniejszym przetrwaniu tej grupy, ale może też stanowić dla grupy obciążenie. I trudno jest to powiedzieć, trudno jest to ocenić na samym początku, kiedy ta osoba się pojawia. Bezpieczniej jest planować ucieczkę i dalsze funkcjonowanie w oparciu o grupę, która się dobrze zna. Ale trudno przewidzieć, czy przypadkiem nie zdarzy się sytuacja, kiedy będzie ktoś, komu naprawdę będziemy chcieli pomóc. Jeśli będziemy w stanie to zrobić, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli temu komuś nie pomóc. Moja decyzja o zabraniu dziecka była oparta o moje doświadczenie jako medyka. Ja wiem, że ustaliliśmy z zespołem, że nie zabieramy nikogo, ale dziecko nie miało typowych objawów, nie miało przede wszystkim zaczerwionych białkówek, nie miało wysypki na twarzy, a także nie miało podniesionej temperatury. Dzieciak powiedział, że zgubił się od rodziców, że nie miał kontaktu z nikim innym. Poprosiłem go, żeby wsiadł i to była moja decyzja, że go zabieram. Moja autonomiczna. Dopiero później zespołowi wytłumaczyłem, że jako doświadczony medyk wiedziałem, że to nie zagraża naszej ucieczce. Jeśli nie chcemy uciekać poza miasto, warto wiedzieć, gdzie znajdują się najbliższe schrony. Jeśli chcemy miasto opuścić, co w sytuacjach takich jak epidemia jest wskazane, docelowe miejsce powinno być nam znane i znajdować się blisko źródła wody. Ucieczkę z miasta ułatwia znajomość jego topografii. Świadomość, gdzie znajdują się mosty,
wjazdy na autostradę, a nawet miejsca, z których można dostać się do kanałów. Idziemy tutaj, uważasz? Niezwykle ważne podczas ewakuacji w grupie jest podtrzymywanie jej morale. W sytuacji wysokiego stresu, przebywania w nieznanych miejscach, a także w całkowitej ciemności, możemy reagować w niespodziewany sposób. Kasia, macie 15 minut i ani chwili dłużej. Niestandardowo reaguje także nasze ciało. Bóle i zawroty głowy, zwiększona potliwość, wysokie ciśnienie i puls to reakcje typowo stresowe. Szczurek, tak? W lewo idziemy? No chodźmy w lewo, nie? Dlatego tak ważnym jest wzajemne wspieranie się i natychmiastowe reagowanie na wszelkie osłabienia fizyczne i psychiczne. W czasie, gdy Kasia i Andrzej próbują wydostać się z Warszawy, Marcin z dzieckiem jest coraz bliżej Warki. Tym razem samochód okazał się skutecznym środkiem ucieczki. Przynajmniej przez jakiś czas. Nie mam przejazdu, panie kierowco. Panie, 100 metrów... Zawracamy. 100 metrów to nie są moje pomysły. Proszę zawracać. Dzieciaka mam, zawracamy. Zawracamy, no, mówię. Kawałek. Zawracamy, mówię. No daj mi. Kurde. Siamać, no. W trudnej sytuacji można spodziewać się albo braku działania służb i prawa, albo wręcz ich nadmiernego działania. I może zdarzyć się sytuacja, w której to, co my zaplanowaliśmy sobie, czy to, co chcemy zrobić, jest sprzeczne z tym, co nam służby nakazują. Ale zawsze w takiej sytuacji kluczowe powinno być dotarcie do tego celu ewakuacji i podejmowanie decyzji o tym, czy mamy działać zgodnie z zaleceniami służb, czy wbrew im, w oparciu o zdrowy rozsądek. Dawaj tutaj w las, dawaj. Piotr, co jest? Wstawaj, chłopie. Co się dzieje? Możesz iść? Możesz iść? Boli cię noga? Dawaj. Będzie dobrze. Piotr. Siadaj. Siadaj, siadaj. Siadaj. Co cię boli? Mów. Lewa noga. Dobrze będzie. Słuchaj, założę ci opatrunek. Będzie dobrze, chłopie. Bardzo cię boli? Tak. Dobra. Czekaj, ściągniemy tego buta. Uwaga, może troszeczkę zaboleć. Jest dobrze. Jest dobrze, chłopie. Wymiotować się nie chce? Nie. Uderzyłeś się gdzieś głową? Nie. Dobrze. Boli? Trochę, ale dobrze. Do wytrzymania. Dam radę. Słuchaj, tu mamy już niedaleko, kawałek dosłownie. Okay. Jak ci to unieruchomię, to będę ci pod rękę i pójdziemy razem, dobrze? Okay. Jeżeli by się okazało, że nie dajesz rady, to mów to, tak? To wtedy tak samo cię wrzucę jak poprzednio na plecy i dalej pójdziemy, okej? Okay? Okej. Będzie dobrze, chłopie. Okay, siadam. Kasia i Andrzej są coraz bliżej wyznaczonej bazy. Udało im się opuścić Warszawę i dotrzeć nad Pilicę, gdzie mieli ukrytą łódkę. To kolejny dowód na to, że tylko wcześniej opracowany plan ewakuacji jest gwarancją jej powodzenia. Czy mamy opracowaną drogę ewakuacji? Czy wracamy z powrotem do koryta rzeki i łódką spływamy, czy lądem się przemieszczamy? Bo to warto jest, bo jak nas tam namierzą, to warto wiedzieć. Tutaj jest taka fajna ściana lasu, którą ewentualnie można uciekać w przeciwną stronę, jakby nie było dostępu przez rzekę. Mhm. Ale tą rzeką, potem Wisłą, to jest dobre rozwiązanie. Tak. Czy mamy jakąś łódkę? Tak, łódka jest tutaj gdzieś pod brzegiem rzeki, żebyśmy mogli się przeprawić, gdyby był problem jakiś z mostem. I siadaj od razu. Siadaj. Uwaga. Okay. Uwaga. Dobra. Dobra, wychodź. Dawaj. Dobra.
Dobra, wychodźcie, a ja zabezpieczę łódź. Masz wiosło? Skitrajcie wiosło, wczaki. Długo czekasz? Słuchaj, będzie już z godzinkę czasu, ja nie czekałem na was, bo byliście trochę spóźnieni, ale jesteśmy tutaj we dwóch. Z kim? Jak to jesteście we dwóch? Pogadamy w bazie, słuchajcie, nie ma czasu, bierz plecak. Dobra, chodźmy. Biorąc pod uwagę słabe punkty, mam bardzo silny przywódczy charakter. I to powoduje, że jeżeli działamy w grupie, dochodzi do zgrzytów. Ja uważam, że ktoś nie zdąży, ktoś nie da rady, ktoś nas spowolni. A bierzemy pod uwagę przede wszystkim grupę, dlatego że szanse na wykonanie zadania w grupie są większe niż w pojedynkę. W końcu wszystkim uciekającym z zagrożonego miasta prepersom udało się spotkać w jednym miejscu. Do punktu docelowego został już zaledwie kilometr drogi. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi, by narazić się na niebezpieczeństwo. Uważam w ogóle, że trening jest bardzo ważny we wszystkim, co się robi. Niezależnie od tego, co to jest. Czy nawet nie tyle sport, co każde hobby, każde zainteresowanie, każda praca. Trening po prostu pewne rzeczy nam normuje, układa, pozwala nam zauważyć, gdzie mamy jakieś luki, czego nam brakuje, co powinniśmy jeszcze podszlifować, nad czym się zastanowić. No dzięki temu te umiejętności idą w górę. Bez treningu tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie czekać albo poczytać sobie o tym, ale teoria to nie praktyka. Zawsze jest problem z przełożeniem tego, co ja sobie wyobrażam, czego ja się uczę, czego się dowiaduję, na to, co będzie się działo w rzeczywistości. Trudno jest przewidzieć dokładnie, jak rozwinie się jakiś kryzys, dlatego szczególnie istotne jest, żeby sobie analizować różne warianty tego, co mogłoby się dziać, tego, jak postępowalibyśmy w razie jakichś konkretnych survivalowych scenariuszy, ale także ćwiczenie tych umiejętności, chociażby ćwiczenie tej ewakuacji, żeby upewnić się, że w razie czego, niezależnie od tego, czy będzie to środek dnia latem, czy noc zimą, damy radę tam dotrzeć w całości i bezpiecznie. W następnym odcinku opuścimy Polskę i przeniesiemy się za ocean. Poznamy Kanadyjczyków, którzy szykują się na koniec świata. Głównym powodem budowania Arki 2 jest to, że przypuszczamy, że będzie miała miejsce nuklearna wojna światowa. Trzecia wojna światowa. Jezu Chryste, olbrzymie!